komentator prowokator. Czy nie uważasz, że niektóre rzeczy w Kościele katolickim nie mają pokrycia w Biblii? Tak i nie. To znaczy, uważam, że nie wszystkie rzeczy, których Kościół katolicki naucza i praktykuje, są jasno w Biblii powiedziane. Niektóre są jakby w zalążku. Na przykład dogmat o Trójcy Świętej. W Biblii nigdzie nie napisane jest, że Bóg jest Trójcą Świętą. Natomiast Biblia nas uczy o Ojcu, o Bogu Ojcu, uczy nas, że Pan Jezus jest Bogiem i uczy nas o Duchu Świętym. Ale nie jest to zdefiniowane jako Trójca Święta. To jest nauka Kościoła, więc są pewne sekty, jak na przykład Świadkowie Jehowy, którzy nie uważają, że Pan Jezus i Bóg Ojciec to jest ten sam Bóg. W ogóle nie uważają Pana Jezusa za Boga w takim sensie, w jakim my Go uważamy. Tak samo Mormoni na przykład. Mormoni uważają, że Bóg Ojciec i Pan Jezus są zupełnie inne osoby, zupełnie inni bogowie. Bo my też uważamy, że są inne osoby, tylko jest ten sam Bóg. Pan Bóg, Trójca Święta, to są trzy różne osoby, ale jeden Bóg. Niektóre praktyki, które mamy w Kościele katolickim, są praktykami ludzkimi. No, Kościół ma autorytet, który może pewne rzeczy nam nakazywać, na przykład posty piątkowe. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że mamy pościć w piątki. To jest praktyka nakazana nam przez Kościół katolicki. I Kościół może to zmienić. Tak, w Stanach Zjednoczonych jest zniesiony piątkowy post poza okresem Wielkiego Postu. Nauka na temat wiary i moralności w Kościele nie może być sprzeczna z Biblią, ale nie musi być wszystko zawarte wprost w Biblii. Dlatego, że mamy w Kościele coś takiego jak tradycję apostolską. To jest coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie w Kościele katolickim. My to robimy od XX wieku, bo pamiętamy na przykład praktyka nabożeństwa niedzielnego. Dlaczego my mszę świętą obchodzimy w niedzielę, a nie w szabat, nie w sobotę, jak Żydzi? Bo tak robił to Kościół od początku. Dlaczego chrzcimy niemowlęta, a nie dorosłe osoby, jak niektórzy protestanci to robią dzisiaj? Bo to była praktyka od początku, to był nakaz apostolski. Apostołowie to robili i z pokolenia na pokolenie tą tradycję mamy przechowywaną, mimo że w Biblii nigdzie nie jest napisane wprost, że należy czcić niemowlęta. Ale w Biblii też nie jest nigdzie zakazane chrzczenie niemowląt, więc praktyka ta nie jest sprzeczna z Biblią, a ponieważ jest to tradycja apostolska, to jest to zachowywane. Jest też w Biblii ślad tego, gdzie święty Paweł nazywa chrzest obrzezaniem w Nowym Przymierzu, a obrzezanie było obrzezaniem niemowląt. W 8 dniu dzieci były obrzezane. Także ta tradycja przeszła z judaizmu, że tak jak Żydzi obrzezywali niemowlęta, tak samo my je chrzcimy. Jest to sakrament wejścia do rodziny Bożej, do Kościoła. Protestanci podchodzą do Biblii jako do jedynego autorytetu, natomiast nie jest to słuszne podejście, bo z Biblią jest trochę tak jak z albumem rodzinnym. No, tu jest na przykład mój rodzinny album i jak się zacznie przeglądać takie zdjęcia, to na przykład co my tu widzimy? Orlando, Floryda. Moja żona z moją siostrą jest na wycieczce na wakacjach w Orlando. Tu zdjęcia z Amsterdamu. Ja i moja żona na wycieczce w Amsterdamie. I oglądając takie zdjęcia, tutaj jest też Disneyland. Oglądając takie zdjęcia, mam dowód na to, że byłem i w Orlando, i w Amsterdamie. Ale ktoś, kto mnie nie zna, no i z rodziny, kto by dzisiaj do mnie przyszedł i przejrzał ten album rodzinny, porozmawiał też ze mną na temat wakacji, jakie w życiu spędzaliśmy, powiedziałbym, słuchaj, ty mówisz bzdury o tym, że byłeś na wakacjach w Jugosławii. Obejrzałem wszystkie te twoje albumy rodzinne, nie ma ani jednego, pokaż mi w tych albumach zdjęcia z Jugosławii. No nie pokażę, bo nie mam, no nie zachowały się żadne zdjęcia z Jugosławii. Ale ja wiem, że w Jugosławii byłem, możecie zapytać mojej mamy, możecie zapytać mojej siostry, i ja wam mogę dokładnie opowiedzieć, jak w tej Jugosławii było. Byłem raz na wakacjach w Jugosławii jako dziecko. Nie mogę tego udowodnić poprzez album, bo nie zachowało się żadne zdjęcie. Protestanci tak podchodzą do Biblii właśnie. Pokaż mi, gdzie to jest w Biblii. Jeżeli tam nie ma, to nie jest to prawda. No niekoniecznie, bo jest jeszcze tradycja apostolska. Jest jeszcze
tradycja w Kościele, która nam pewne rzeczy przekazuje z pokolenia na pokolenie. My to wiemy od naszych ojców, oni to wiedzą od swoich ojców. Na przykład takie rzeczy, że chrzcimy niemowlęta, czy że świętujemy w niedzielę. Nigdzie to nie jest wprost napisane w Biblii, ale jest to nasza tradycja apostolska. Pewne inne rzeczy też Kościół dochodzi do pewnych rzeczy, rozwijając pewną naukę, bo z nauką w teologii jest tak jak z każdą inną nauką. Po prostu nie da się dziecku w pierwszej klasie zacząć mówić o całkach, różniczkach, pierwiastkach i innych rzeczach. Trzeba go nauczyć tabliczki mnożenia. Najpierw dodawania, odejmowania, a potem tabliczki mnożenia. Jeżeli tego nie opanuje, to nie będzie w stanie zrozumieć w ogóle takich pojęć jak całkowanie i różniczkowanie. Podobnie z nauką teologii. Pan Bóg, który jest tutaj głównym nauczycielem, Duch Święty, który nas prowadzi do poznania prawdy, prowadzi nas stopniowo. Pokazuje nam pewne prawdy stopniowo. One nie zaprzeczają temu, co wcześniej się nauczyliśmy, bo ktoś, kto opanował doskonale całki i różniczki, nie neguje tabliczki mnożenia, prawda? Także cała ta nauka podstawowa, to proste chrześcijaństwo, jest zawarte w tym chrześcijaństwie dużo bardziej skomplikowanym i pełniejszym.